Witajcie w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu już wspominałem, że będę zakładał akwarium. No właśnie. I dziś chciałem Wam pokazać, co to będzie za akwarium, jakiego sprzętu użyję, dlaczego właśnie tego sprzętu użyję, jakiej chemii użyję, jakich podłoży użyję i dlaczego właśnie tych, a nie innych. Zapraszam na film. Po malutku kończy się lato, zbliża się jesień. Jesień, jaka jest i zima w Polsce, wiemy. No fajnie by było mieć jakieś fajne okno w tropikalne klimaty, gdzie zawsze świeci słońce, gdzie jest zielono, gdzie rybki pływają, gdzie można sobie usiąść zamiast telewizji i pooglądać sobie podwodne życie, odstresować się. Świat od razu staje się piękniejszy. Więc mamy już ten okres, w którym fajnie byłoby założyć akwarium. I właśnie ja postanowiłem tak zrobić. Od samego początku założyłem, że będę chciał mieć wszystko, co najlepsze w takim akwarium. No, może bez przesady, no ale przynajmniej z tych górnych półek, to żeby to był fajny sprzęt, wiecie. Nowoczesne technologie mnie interesowały i takie tam rzeczy. Więc wybrałem kilka marek, które moim zdaniem są niezłe. Można śmiało powiedzieć, że starałem się, żeby wszystko, co będzie w tym akwarium, było dobre. Tak, już nie chciałem lipy, nie chciałem zbieraniny różnego rodzaju sprzętu, byle jakich nawozów, co tam mi wpadnie w łapy. Po prostu chciałem, żeby to wszystko było solidne, porządne. No, jak stawiać fajne akwarium, no to chciałbym, żeby wszystko, co będzie w tym akwarium, było w miarę fajne. Jak najlepsze, jakie uda mi się zdobyć. A więc może zacznę od samego zbiornika. Więc zaczynając od początku, czyli to, co jest najważniejsze w akwarystyce, czyli akwarium. Akwarium z szyby OptiWhite, grubość szyby 10, wymiary 120x50x50, bez żadnych wzmocnień. Wzmocnienia szpecą. Oczywiście te szyby są trochę cieńsze, żeby akwarium było tańsze, no to niestety, ale wzmocnienia są konieczne. W tym przypadku szyba jest 10, więc przy tych wymiarach wzmocnienia nie są konieczne. Ale zależało mi, żeby to był zbiornik bardzo wysokiej jakości. Zupełnie inny niż te dostępne, produkowane taśmowo w handlu. Więc wybór był tylko jeden. Zbiornik na zamówienie. Oczywiście budowa takiego zbiornika na zamówienie troszeczkę trwa i w tym przypadku no trwała chyba około 3 tygodni, ale to jest zrozumiałe, no bo i to jeszcze powiem Wam, po znajomości tak szybko było, nie? Bo no niestety fachowcy i firmy, które robią rzeczy wysokiej jakości, no na pniu Wam tego nie zrobią, mają kolejkę, mają masę klientów, więc tutaj trzeba było czekać. To jest jak z dobrym mechanikiem, tak? Dobrego mechanika tak z marszu się nie dostaniecie, a do kiepskiego to wiadomo, nie? No to tu jest ta sama historia, więc akwarium było na zamówienie. Na zamówienie zrobione w firmie Crazy Coral przez człowieka, którego uważam za naprawdę niezłego fachowca. Jak Mateusz coś zrobi, to jest zrobione porządnie. Piękny, położony, transparentny silikon. Żadnych glutów, baboli, równiutko jak od linijki. Bardzo mała spoina. No, estetyka wykonania jest niesamowita. Bardzo mi zależało, żeby właśnie akwarium było z Crazy Coral i żeby Mateusz je robił. Bo bardzo mi zależało na bardzo wysokiej jakości. Akwarium będzie stało przecież wiele, wiele lat. Będzie używane do filmowania, będzie ozdobą w salonie, więc no tutaj nie było mowy o jakichkolwiek kompromisach. No i oczywiście wybór był tylko jeden, Crazy Coral i coś, co wyszło spod ręki Mateusza. Bo jeśli chodzi o akwaria, no to mistrzostwo absolutne. W moim zestawie chyba taką najbardziej zwyczajną rzeczą jest szafka akwariowa. Ona jest bardzo solidna, solidnie wykonana, płyty są zabezpieczone i tak dalej, ale nie była to jakaś szafka, no, że tak powiem, z bardzo wysokiej półki. No, czekałem na nią 2 tygodnie również, bo w tym czasie była właśnie robiona.
ale no nie jest to szafka ze stelażem, wzmocniona od środka, jakoś jak to się ma na przykład w akwarystyce morskiej. No po prostu ceny takich szafek zabijają. To są grube tysiące złotych. No niestety na tą chwilę nie mogłem sobie na coś takiego pozwolić, tym bardziej, że przecież wydatek na taki zbiornik i wszystko, co jest do niego potrzebne, to też jakieś tam niezłe pieniądze trzeba wydać, tak? No chociażby same rośliny. Tutaj dostałem bucefalandry od Zenona. Zenon, jesteś wielki, dziękuję. Piękne są. I to są wszystko niezłe wydatki. Więc no gdzieś tam trzeba było podejść do sprawy z rozsądkiem. Poza tym zawsze miałem akwaria, zwykłe szafki na takich, akwaria miałem na takich zwykłych szafkach i jakoś przez wiele, wiele lat, całe moje życie nie było problemu, więc no tutaj akurat jest spoko. No przy akwarystyce morskiej troszeczkę to jest inna historia, ale to jest jakby inny temat, nie będę tutaj o tym mówił. A teraz temat lamp. Po analizie jakby całego rynku, no długo nie analizowałem, bo jak gdyby jestem w tej branży, więc świetnie się orientuję, wybrałem oczywiście polską markę, która produkuje bardzo wysokiej jakości lampy. Lampy, które są bardzo ocenione przez aquascaperów. Lampy o niesamowitych parametrach i możliwościach. Produkowane przez niewielką firmę spod Wrocławia, Skylight. Myślę, że wszyscy miłośnicy akwarystyki roślinnej, czy to naturalnej, czy akwariów holenderskich znają tą markę, która słynie z produktów wysokiej jakości, z niesamowitego oświetlenia. Udało mi się porozumieć z tą marką i nad moim zbiornikiem wiszą dwie lampy właśnie tej marki. Są to lampy, które dopiero teraz wejdą, chyba w przyszłym tygodniu, do produkcji. Ja już mam dwie lampy oznaczone numerem 1 i numerem 2. Oczywiście w swoim rozmiarze są to pierwsze egzemplarze, które wyszły z produkcji. System mocowania jest niesamowity. Zobaczcie sobie tutaj, jak wygląda system mocowania. Wolałem coś takiego niż opierane lampy na przykład na randach akwarium. Jest dla mnie to wygodniej grzebać w akwarium na tej ramie podwieszone na linkach. Mogę sobie to podnieść, odsunąć. Nie przeszkadza mi to. A jednak lampy, które są opierane o krawędź zbiornika, no, troszeczkę dla mnie są bardziej kłopotliwe. Jest to dla mnie ogromny plus. Poza tym jakość wykonania tego systemu, mocowania tej lampy jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Wszystko jest solidne, metalowe albo z aluminium. Uchwyty mocowane do szafki to czysty metal, porządnie wykonany, porządnie to się da zamontować. No nie ma lipy. To robi wrażenie. Takie detale robią wrażenie. Model oczywiście jest dla Was nieznany, model się nazywa Hyperbar i jak wspominałem, niedługo zobaczycie go już w sklepach, więc na tą chwilę niewiele jest wiadomości na ten temat, ale coś tutaj Wam dzisiaj opowiem. Zrobiłem pierwsze testy i muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycony. No, to był dobry wybór. Lampy naprawdę wyglądają bardzo solidnie. Metalowe. Bardzo wysoka jakość wykonania, wykończenia. No, takie rzeczy robią wrażenie. To jest zupełna przepaść między tymi wszystkimi tanimi chińskimi lampami, a takimi lampami właśnie z górnej półki. No, oczywiście cena pewnie też będzie zupełnie różna, to jest chyba oczywiste, tak? No, ale jeśli chcemy mieć produkty premium, no to one no, zwyczajnie muszą więcej kosztować i to jest chyba zrozumiałe. Lampa, jak już wszystkie teraz zaawansowane modele lamp, jest sterowana ze smartfona, co daje nam ogromne możliwości. Możemy sterować poszczególnymi kanałami, ustawiać rzeczy wręcz niesłychane. I tutaj interfejs tego programu, tej aplikacji różni się troszeczkę od tego, do czego ja zawsze byłem przyzwyczajony. Mamy to takie sterowanie za pomocą takich kafelków z ogromną liczbą danych, bo można zobaczyć, czy przy jakim ustawieniu na przykład jest, jaka jest moc tej lampy, ile jest lumenów, jaka jest temperatura barwowa, jaki jest par i zobaczyć, jak wygląda wykres widma. Wow! No co tu jeszcze więcej można chcieć? No ja jestem zachwycony. Lampa ma pewne parametry, których na próżno szukać u innych producentów. No, polska myśl techniczna tutaj, powiem Wam, góruje. Pamiętacie poprzedni odcinek, gdzie mówiłem o tym, że Polska jest potęgą akwarystyczną?
No i tutaj bardzo łatwo na podstawie tej lampy to udowodnić. Po prostu ta lampa ma takie parametry, które nie występują w innych lampach. Ale coś więcej na ten temat będę mówił w innych odcinkach, gdy już zobaczycie tą lampę w akcji, gdy w akwarium będzie już jakaś aranżacja, będą rośliny, więc do tej lampy będziemy jeszcze wracać i to nie raz po następnych odcinkach, bo jest naprawdę o czym mówić. Sporo rzeczy muszę Wam pokazać. Szafka ma trzy komory, trzy drzwiczki. W środkowym znajduje się sprzęt, różnego rodzaju sterowniki i raz Wam o tym opowiem, co tam jest. Przede wszystkim widzimy tutaj najnowszy model pompy dozującej od firmy Reef Factory. Pompa niesamowitej jakości, bardzo dokładna. Jak bardzo dokładna? 0,01 ml. Z taką dokładnością ta pompa potrafi podawać płyny. Oczywiście sterowana przez aplikację Smart ze smartfona. Więc no jest to bardzo już zaawansowany sprzęt. Ja pracuję na co dzień w pracy zawodowej, opiekując się akwariami morskimi właśnie na sprzęcie tej marki, bo moi klienci głównie mają sprzęt tej marki, więc bardzo dobrze znam ten cały system, w którym jest środowisko, w którym jest ta pompa na przykład też również. I wiemy, co to urządzenie potrafi. No tutaj mogę spać spokojnie. Ona mi poda to, co zaplanuję, z bardzo wysoką dokładnością, szalenie wysoką dokładnością. Mało tego, te podawanie zawsze będzie takie same. Te parametry są zawsze powtarzalne. Jeśli ja podam 0,28 ml fosforanów, to za setnym razem ta pompa poda dokładnie 0,28 ml fosforanów i nie może być inaczej. Więc no, sprzęt wręcz niesamowity. Bardzo wysoka jakość wykonania. Jak weźmiecie taką pompę do ręki, no to bardzo ciężka jest, bardzo ciężka. To jest pojedyncza głowica. Docelowo będą tam, jeszcze pompa będzie czterogłowicowa, bo chcę podawać wszystkie pierwiastki, które będę podawał do akwarium. Całą chemię przy pomocy takich pomp. Bardzo precyzyjnie, bardzo precyzyjne dawki nawozów, preparatów będą podawane właśnie w ten sposób. Takie miałem zamierzenie. Chcę, żeby to było z dokładnością laboratoryjną. A co? Jak szaleć, to szaleć. Oczywiście pompa z Reef Factory półeczkę niżej będzie miała odpowiednie chemikalia, nawozy. I tam właśnie poprzez przelot w półce będzie pobierała sobie z tej buteleczki i pompowała do akwarium odpowiednią dawkę preparatu, który tam podepniemy. Tu widzicie, u góry jest taki właśnie uchwycik na takie wężyki akrylowe. Na razie jest jeden, w przyszłości będzie ich więcej, jak będzie większa liczba pomp. Obok widzicie dwa sterowniki do dwutlenku węgla, dobrze Wam znane z moich filmów. Dwa, które posiadałem. Dwa, no, dobre sterowniki, można by powiedzieć. Mirecon i sterownik JBL-a. Mirecon, jak wiecie, ma pewną funkcję, której nie ma nikt inny. Czyli w razie zagrożenia potrafi nam odpalić pompę napowietrzającą i uratować sytuację. Sterowniki od Bela czegoś takiego nie ma, za to ma termometr budowany, który pokazuje bzdury w każdym jednym modelu, z jakim miałem do czynienia tego sterownika. Na kilka miałem, do tej pory mam, więc no, ten termometr można sobie odpuścić taką sprawę, no bo pokażę Wam również na którymś z filmie. Dlaczego wiszą dwa obok siebie? No bo no, nie mogą się zdecydować. No ten jest, ma fajnie zaawansowane funkcje, świetnie działa. Wygląda na troszeczkę taki, no wiecie, mniej zaawansowany, ale to są tylko pozory. No bo nie ma kolorowego wyświetlacza pewnie, nie? A znowu JBL fajnie wygląda, nie? No ładnie, ładny jest na pewno. A ma kolorowy wyświetlacz, również dobrze działa, tak? Ale nie ma tej takiej dla mnie bardzo istotnej funkcji, no, która by ratowała nam tyłek w razie awarii, jakikolwiek tam będzie ten dwutlenek węgla. Do dużo się go dostało do wody. Niestety mam tylko jedną elektrodę. Jest to elektroda D,
dedykowana do sprzętu JBL-a. Więc na tą chwilę akwarium wystartuje na sprzęcie JBL-a, ale jak tylko nabędę elektrodę, no to przerzucę się na tamten sterownik jako sterownik główny, prawdopodobnie będą dwa dalej tam wisiały, a będę sobie robił tam eksperymenty, to przecież dla Was, żebyście mogli sobie to później na filmie oglądać, sobie tam poszalejemy. No dobra, mam sterownik, ale skąd ten dwutlenek węgla? Dwutlenek węgla będzie z butli wysokociśnieniowej pojemności 3,75 litra z reduktorem Blue. No niestety mam ten reduktor z zintegrowanym licznikiem bąbelków z elektrozaworem. No mam sterownik, więc no wolałbym, żeby tego elektrozaworu nie było, bo teraz go nie wykręcę, bo nie mam co tam wkręcić na jego miejsce, żeby to uszczelnić. Ewentualnie mogę podpiąć pod zasilanie elektrozawór i jak gdyby nie ma problemu, tylko po co? No tutaj na półce widzicie inne moje reduktory, ale nie jestem pewny uszczelek. Będę musiał chyba wymienić uszczelki przy tych gwintach i dopiero wtedy będę mógł któryś z nich zastosować zamiast tego Blue. No ale Blue mi się podoba, ładny jest, nie? No i w końcu przyszedł czas na filtrację. Co będzie oczyszczało wodę w tym akwarium? No, jak myślicie, co tu może być? No, ja już wcześniej wspominałem, że użyję sprzętu, który mam, bo niestety filtry, zaawansowane, dobre filtry potrafią sporo kosztować, a ja wolę mieć dwa. A tak, bo mi się to rozwiązanie sprawdza. Więc co wybrałem? Zobaczcie sami. No, nie mogło być inaczej. Fluval G6. Bardzo zaawansowany, stary, modern filtra. Na tyle stary, że już nie jest produkowany i nigdzie go nie można nabyć. Więc, jak widzicie, bardzo stary, przestarzały sprzęt z wyświetlaczem podający różne fajne rzeczy, na przykład przewodność w mikrosiemensach. Fajnie wykonany, niesamowite prefiltry, niesamowity dostęp do mediów filtracyjnych, bardzo wydajna pompa. Ja już miałem filmy o tym modelu, no może nie o tym, o G3. O jego młodszym bracie, po prostu trochę mniejszy, mniejsza wydajność pompy, mniejsza pojemność kubła, budowa i wszystkie funkcje te same. To sobie możecie oglądać na moim kanale. A jaki będzie drugi filtr? No wiadomo, Fluval G6, czyli akwarium poleci na dwóch filtrach Fluval G6. Bardzo przestarzałych, bardzo. To stare filtry, przestarzałe. Na tyle przestarzałe, że niektóre marki do tej pory jeszcze ich nie mogą dogonić. No, filtr kontrowersyjny. Nie będę wnikał w szczegóły na filmie o Fluvalu G6, możecie się o tym przekonać. Używałem tych filtrów od lat, mam bardzo dobre zdanie o nich. A za napowietrzanie będzie odpowiadała pompka powietrza marki Tetra, niewielka, kompaktowa. Również była na moim kanale w wersji Mini i Max. Mocowana na przystawce do boku gdzieś zbiornika, przy szybie, do szyby. Mała, ale naprawdę fajnie pompująca. A kamień napowietrzający to będzie ten Echejmowski tutaj obok. Regulowany, bardzo fajny kamień napowietrzający, bardzo trwały. Mój ulubiony. Jeśli chodzi o podłoża, linię nawozową, preparaty, wybrałem produkty marki Qualdrop. Wielu z Was używa Qualdropa, wiecie o czym mówię. Bardzo wysoka jakość, prostota podawania, bardzo przemyślane nawozy, pomoc na stronie producenta w postaci kalkulatorów. Jeśli czegoś nie wiecie, tam wszystko możecie sobie prześledzić, policzyć dawki, co, jak, kiedy podawać. No, koniecznie zobaczcie, będziecie zachwyceni. No, coś niesamowitego. No i przede wszystkim jest to polska marka, to też bardzo ważne, tak? Więc te ceny są przystępne, jakość jest bardzo wysoka, produkty proste w podawaniu, no co tu więcej chcieć? Do tej pory miałem zbiorninę różnych produktów, a to fosfor z tej marki, a azot z tamtej, a potas sobie sam zrobiłem, a coś tam innego spadło mi w łapy i wiecie, i cały czas się myliłem, nie? Jaka to była dawka, nie pamiętałem. Ile tu się podawało tego? Tu było mililit na 100 litrów czy na 50, no nie pamiętam, nie? A tutaj tego problemu nie mam, wszystko jest tak jak ma być. Porządek, jednym słowem. Wygoda.
Na tym mi zależało. No i przede wszystkim dostęp do informacji, bo jak się porozumiałem z firmą Qualdrop, wszystkiego się dowiedziałem, co tylko chciałem. Nie? Także no naprawdę jestem zachwycony. Jeśli chodzi o podłoża z firmy Qualdrop, to nie jest ich produkt, ale oni się z tym po prostu nie kryją. Są to produkty japońskie. Substraty, Master Soil, to jest produkt japoński. Taki produkt, który można sobie kupić, będąc w Japonii, w sklepie zoologicznym. Tam po prostu na półkach to leży i oni to do nas tutaj ściągają i tutaj u nas można to nabyć. Bardzo wysokiej jakości podłoża. No to też dla mnie bardzo ważne, tak? I mam tutaj dwie granulacje, taką zwyczajną bym powiedział, bardzo obrazowo, i tą taką drobniejszą, która fajnie się sprawdza gdzieś w tych eksponowanych miejscach, po prostu drobna granulacja fajnie wygląda, jakby powoduje to optycznie, że zbiornik wydaje się nieco większy. Jak zastosujecie na przykład podłoża dużej granulacji, no to jakby optycznie nam zmniejsza zbiornik. Wydaje nam się, że zbiornik jest mniejszy. Jak macie drobniejsze podłoże, to jest takie złudzenie, jakby on był większy. Przynajmniej ja tak to odbieram. No, więc z Qualdropa mam i linię nawozową, i mineralizatory do wody RO, bo akwarium będę prowadził na wodzie RO. I tylko i wyłącznie, bez mieszania jej z kanułą. Mineralizator Qualdropa załatwi wszystko. Podać odpowiednią dawkę i macie wodę jak marzenie. Stosunek Redfielda, wszystko już jest unormowane. Magnez do wapnia i takie tam rzeczy, o których już nieraz na tym moim kanale mówiłem. Do tego odpowiednie podłoże, jak gdyby wszystko nabiera kształtu. Oczywiście do nawozów będziemy wracać wiele jeszcze razy odnośnie następnych odcinków, w których to będę już przecież miał akwarium, rośliny, trzeba będzie to nawozić, będę Wam pokazywał, jak nawozić, co nawozić, będę Wam pokazywał, jak to się sprawdza przede wszystkim. No wiele, wiele informacji na pewno będzie. Także obserwujcie nadal tą serię o powstawaniu tego zbiornika i jego prowadzeniu. Jeśli spodobał Ci się ten film, możesz mi postawić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, masz taką prostą możliwość. Wystarczy, że klikniesz wesprzyj tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka.